Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. I na samym początku chciałbym powiedzieć, że najprawdopodobniej 9 grudnia ma być ogłoszony stan wyjątkowy. Wojsko na chwilę obecną nie zgadza się na coś takiego, bo chciano zrobić również w pierwszej wersji stan wojenny. No, zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten rząd, czy o pana marszałka Hołownię, pan Hołownia jest pochodzenia ukraińskiego, ale to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że będzie się spisywał godnie i myślę, że może coś się uda zrobić. Natomiast to, co powiedziałem 2 miesiące temu, że Jarosław Kaczyński jest naprawdę geniuszem, jak chodzi o tego typu sprawy. Wiadomo, że z chwilą, gdy zostanie ogłoszony stan wyjątkowy lub stan wojenny, rząd będzie nadal działał bardzo intensywnie. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ, jak też powiedziałem i mówiłem, Jarosław Kaczyński tej władzy już nie odda w żadnym wypadku. Nawet jak powstanie nowy rząd 17. Proszę Państwa, bardzo w to wątpię. To stan wyjątkowy wszystko pokrzyżuje. Wielu polityków na ten temat już zaczęła mówić, że może być różnie. Tak naprawdę nikt nie wie. Ale jest jasną sprawą, że bardzo dużo przestępstw zostało dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość, które zagrażają Trybunałowi Konstytucyjnemu. I tutaj się nie ma co dziwić, że Jarosław z tej bazy nie odda, bo jeżeli odda, to mają potężne problemy. No wiadomą rzeczą jest, że sprawy pójdą znacznie dalej. Ale proszę pamiętać, że obecne sądy są bardzo upolitycznione. Dzisiaj jest wiele na to dowodów. Nawet sam jestem ofiarą tego typu sprawy, ale to jest tak na marginesie tylko. Proszę Państwa, jest opublikowany film przetłumaczony na język polski Enny. Chodzi o szczepionki, które będą. I jest wyraźnie powiedziane, że nie mogą one być wprowadzane do ciała, ponieważ nie mają wystarczających badań. Ale co będzie, no to trudno jest na dzisiaj powiedzieć, ponieważ wszystko będzie zależało od policji, czy policja będzie szczepiła na siłę. I to jest właśnie mankament. No niestety jest to mankament, ale to zależy od policjantów, czy staną po stronie narodu, czy pójdą po stronie tego rządu pisowskiego. Proszę Państwa, bardzo dużo osób hejtuje mnie za ostatni film, który nagrałem. No niech sobie hejtują. Do skutku i do woli na to nie mam żadnego wpływu, ale jest tylko jedna rzecz. Przez jakiś okres czasu nie będziemy nagrywać filmów, nie będę instruował społeczeństwa, co i jak należy robić. Natomiast jedno jest pewne, że najprawdopodobniej do 15 stycznia będziemy przyjmować wnioski na dowody i na metryki osób żywych. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, niestety PESEL-e zostają unieważnione, urzędy są oblegane przez społeczeństwo, którzy chcą się zrzec tego PESEL-u i nie tylko tego, bo tam w skład tego wchodzą jeszcze inne sprawy. I po prostu no, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jednak prezydent miał rację i to, co robiliśmy, aby w dowodach trzeciej RP nie było PESEL-i, wygraliśmy. Wygrywamy wszystko, co jest do wygrania. Natomiast dziwię się tym ludziom niedoświadczonym, historycznie, którzy nie posiadają wiedzy. Oni hejtują, oni mówią, a kto,
kto Potockiego wybrał na prezydenta. To jest właśnie ta ciemnota i głupota, bo proszę pamiętać, że Polska nadal jest, powtarzam jeszcze raz, w stanie wojny z Niemcami. I prezydent przekazuje władzę prezydentowi. Nie przekazał Juliusz Nowina Sokolnicki, różnego rodzaju herezje są publikowane, że ja wymusiłem na Sokolnickim w szpitalu w Colchester i tak dalej, to jest oczywistą nieprawdą. Ale oni sobie dodają splendoru. To jest ich sprawa. Ja myślę, że naród powinien teraz wkroczyć i zacząć im odpisywać, aby się dokształcili, aby wiedzieli, co robią, co mówią i dlaczego występują przeciwko społeczeństwu, bo to jest występowanie przeciwko narodowi polskiemu. Proszę Państwa, wiecie o tym, że podstawą do wprowadzenia tego stanu będzie między innymi pandemia, ale nie tylko. Zagrożenia terrorystyczne. Tylko kto to będzie robił? No, można tutaj podejrzewać i domniemać, że te osoby, które przyjechały jako osoby uciekające z Ukrainy. Chcę powiedzieć jedno. Mnie to nie dotyczy. Nie dotyczy mnie to. Ponieważ naród chciał, pomagał im, a oni dzisiaj będą nas, no nieładnie mówiąc, prześladować. Proszę Państwa, sprawa wojny na Ukrainie. Wiemy, i to wiemy z Ukrainy, że wojnę wygrali Rosjanie. Idą bardzo silne mrozy. Wojsko ukraińskie jest niedożywiane. Oni sami muszą zaopatrywać różnego rodzaju artykuły żywnościowe i nie tylko. To też jest poza nami. Ale sprawa tirów polskich, które stoją, to muszę Państwu powiedzieć, w 2015 roku to się stało. Wówczas był szefem, wiceministrem transportu pan Jerzy i nazwisko nie będę mówił, bo po co? Przecież tiry nie były wpuszczane na wschód. Właściwie to można powiedzieć, bo już jest zdymisjonowany zaraz, dwa miesiące po tym. Jerzy Schmidt został zdymisjonowany przez rząd za to, że zostały wydane karnety. Oczywiście, że poprosił mnie pan Schmidt, czy jestem w stanie coś zrobić. Oczywiście, że zrobiłem, ponieważ należało to zrobić. Ostatnia gałąź przemysłu no nie może padać, bo jak to padnie, to jest koniec. To jest koniec już ze wszystkim. Drodzy Państwo, narzekacie na mnie w różne sposoby i wiele, wiele osób. Chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli rząd III RP, Ministerstwo Infrastruktury, wiceminister obecny transportu, gdyby zwrócił się do mnie o pomoc, to jestem w stanie to na Ukrainie przerwać te gigantyczne kolejki. One są większe, jak były w 15 roku. Jeżeli by się zwrócił, to gwarantuję Państwu, że w przeciągu 2 do 3 dni zostanie to zdjęte. Ukraińcy będą wpuszczać tiry polskie, a Polska będzie wpuszczała tiry ukraińskie. No bo nie może być tak, zresztą prezydent Białorusi bardzo ładnie powiedział. Trzeba mieć pokój z najbliższymi sąsiadami. To jest to, o czym prezydent II RP cały czas mówi. No niestety, mamy wewnątrz państwa dywersantów, którzy nie chcą. Dążą do otwartej wojny. I to oby nie nastąpiło, obym się mylił. Ale wszystko wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do wojny. Drodzy Polacy, drogi narodzie, weźcie się, otrząśnijcie z tego wszystkiego, bo inaczej będzie tragedia. Tragedia, za którą zapłaci naród. Niestety, to jest gorzka prawda.
w ogóle musicie Państwo wiedzieć, co się dzieje na oceanach. Statek amerykański został uszkodzony bardzo poważnie, wojenny oczywiście. Nikt się do tego nie przyznaje. Podejrzenia są, to co mówią w Stanach Zjednoczonych, że ktoś tam coś wystrzelił w kierunku tego okrętu, który no, jest trochę lekko uszkodzony. Ale to nie dotyczy pomocy. My musimy zadbać o naszą gospodarkę, musimy zadbać o żywność, musimy zadbać o wodę, musimy zadbać o wszystko, co tylko się da. Ja jestem przeciwnikiem wojny. Jestem przeciwnikiem wojny w każdym państwie, nieważne, czy to tutaj u nas, czy gdziekolwiek na świecie. Zobaczcie Państwo, co jest w Palestynie. Tam co minutę ginie dziecko. Mówi się, że 15 do 20 tysięcy Palestyńczyków zostało zabitych. Przecież dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w ubiegłym roku skończył się termin i Izraelici powinni opuścić ziemię palestyńską. Czy tak będzie? Nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej. Jest jeszcze wiele innych spraw, ale za dużo informacji, gdy się udziela, to jest bardzo niezdrowo, bardzo niedobrze, ponieważ rzeczywiście macie tutaj rację. Ktoś może tego nie przetrawić, nie zrozumieć sedna tego, o czym ja mówię, przed czym przestrzegam, ale pamiętajcie, Polacy, trzymajcie się razem, trzymajcie się blisko prezydenta AfD, bo to jest jedyne wyjście dla Polski. Szanowni Państwo, to nic nie zmieni. Zgodnie z postanowieniem w Magdalence jest tak zwany cichy układ. Raz my, raz wy. Oni się kłócą, ale proszę Państwa, grają do jednej i tej samej bramki. No tutaj nie da się tego już dalej ukrywać. To jest ewidentne, widoczne. No, Kaczyński zrobi to, co zrobi. A to będzie naprawdę tragedia. Na pewno będą ograniczenia w przemieszczaniu się, nie tylko z miasta do miasta, ale w wielu innych sprawach. Będzie to utrudnienie. Ciekawe, czy nie wyłączą telewizji. To jest wszystko możliwe, co się wydarzy. Ciekawe, czy będą dostawy żywności. I to jest tutaj znak zapytania. Ciekawe, co rolnicy teraz robią. Przecież mają przedstawiciela z Agrounii. Póki co ten człowiek nic nie robi. To jest po prostu karierowicz polityczny. Nie będę wchodził w te rozmowy. Nie interesuje mnie to. Także, drodzy Państwo, będzie jeszcze orędzie moje w tym miesiącu do narodu. Będą dwa orędzia. Bo chcę, abyście znacznie więcej wiedzieli. Także dziękuję Państwu za możliwość wywiadu, wypowiedzenia się w kwestiach, które są bardzo nurtujące. A mnie szczególnie to nurtuje, bowiem nie mogę powiedzieć o wszystkim. Nie mogę. Bo to są sprawy ściśle tajne, a nie chcę być tym, który wywołuje wilka z lasu. Państwo musicie być bardzo czujni. Bardzo czujni. Proszę pamiętać, że będą napady terrorystyczne w Polsce. Będzie ich coraz to więcej. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia, chociaż zima pokazuje i daje znaki, że będzie ona ostra, bardzo dużo śniegu i nie tylko, będzie mróz. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę hejtować hejterów, którzy atakują prezydenta II RP. Panie redaktorze, czy pan ma jakieś pytania? No w tej chwili to już pan mi odpowiedział akurat na te pytania, które chciałem zadać. Ja tylko chciałem dopytać pana w kwestii tego orędzia. Czy poda pan mi osobiście jakiś termin, prawda, żebym mógł się z panem skontaktować tak, i też to nagrać? Panu podam ten termin, bo będą dwa. Znaczy ja bym prosił, aby pan był już wówczas u nas w kancelarii. Aha. No dobrze, spróbuję, postaram się przyjechać. Będzie to wyprzedzenie co najmniej 3 do 5 dni.
Dobrze, dobrze. Okej, to dziękuję panu dziękuję za rozmowę bardzo. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieśćce wśród owadów płyn. Ta pszczółka, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy ma je znają i kochają. Pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. Zowią mają,
znają i kochają. Moja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotkała maleńka zwinna, pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja.